Rozmawiamy z panem Eduardem Piczuginem, który jest dyrektorem LEN Filmu. Czy może pan powiedzieć o tym, co w tej chwili produkuje LEN Film, czym się w tej chwili przede wszystkim zajmuje? Studio filmowe LEN Film ma już odradzający się kompleks studyjny, w którym wszystko jest kręcone. W odróżnieniu od innych studiów filmowych, studio LEN Film jest już pracującą firmą produkcyjną. Naszym zadaniem jest uzupełnienie Złotej Kolekcji, bo dziedzictwo LEN Filmu jest dziedzictwem światowym. Filmy, które LEN Film nakręcił w trakcie 100 lat, to było około 1500 filmów, ponad 1500, i 100 filmów z tej kolekcji rzeczywiście to są arcydzieła w całkowicie różnych gatunkach. Chcemy stworzyć nowe pokolenie twórcze. Przekazaliśmy taką pałeczkę w sztafecie. Nie po prostu jakby odnawiamy studio, zakupując aparaturę, kupując nowy sprzęt oświetleniowy, czy remontując pomieszczenia. To nie jest najważniejsze. Najważniejsi są ludzie, najważniejsi są kadry, najważniejsza jest młodzież. I kolejnym kierunkiem to jest nasza działalność międzynarodowa. Dzisiaj z kompanią ARI podpisaliśmy duże porozumienie o współpracy do tworzenia wspólnych projektów już przewidywanych nie tylko na terytorium Rosji i na naszego widza, ale również Niemcze, czyli są to projekty Joint Inventure. Podpisaliśmy porozumienie z firmą Sony. Mamy wielkie plany i dużo nad nimi pracujemy. Nad tym mnogo roboty.